Cześć, witajcie w kolejnym customie na naszych kanałach świątecznym oczywiście. Jest taka M, jak Hej. można było usłyszeć. Taka maczkawka, ale nie przejmujmy się tym. Kolejny custom. Lara and the Grinch. Ja Grincha, w ogóle bajka jakaś tam niedawno w sumie jakoś chyba wyszła. Nie oglądałem tej animacji w kinie, chciałbym zobaczyć. Z 13 grudnia jest custom 2010 roku, cena 7,71. No nie wiem, ani to nie jest super stary custom, ani super nowy, ocena mógłby mieć trochę wyższą. Tak uważam. Autorem jest Bibi. I opis króciutki, jest świąteczny wieczór i Lara tutaj chce położyć prezenty dla Curtisa i Winstona pod choinką. Ale kiedy chce to zrobić i położyć te prezenty, wziąć je ze stolika, no to znajduje tam zamiast nich list tam znajduje, bo po prostu zostały ukradzione te prezenty. Co to za list? Nie wiadomo, tylko tyle jest w opisie. No chyba się tego dowiemy, co? Nie wiem, ile są sekretów, nie wiem w ogóle, czy jakieś dodatkowe coś, nie mam pojęcia. Muzyczka w menu, słyszę, że jest znana wszechobecnie, wszędzie. Tak. I mam wrażenie, że będzie dą prawa co do tego, więc zaczynam nową grę. Okay. Idzie Grinch. Jak wygląda? Fajnie, że coś słychać w ogóle. O, tutaj już słyszę świąteczne. Chciałbym to podgłośnić. Boże, będą mi pokazywać teksturę drzwi, na przykisne. To ona się ubrała za piarę. Ale czemu cicho? Ja nie wiem, co tam ona mówi. Za cicho to jest. No bo muzykę ściszyliśmy, to mamy. Dobra. Coś tam powiedziała, nieważne. Teraz tak głośno nagle i znienawidzę tego. 70 sekretów, dobrze, dobrze. I to do łaźni. Od razu otwieram te drzwi, w których ona stoi. Do łazienki, czekoladki, nie? Są w ogóle apteczkami, trzy flary, no to zbyt dużo, to raczej nie. Może coś stale? To o! I jest ten list z... No. Jedną flarę mi dali w całej paczce? Nie, myślałem, dobra. I have stolen the presents. If you want to save Christmas, you can find them on the property. The Grinch. Czyli musimy ich szukać po całej posiadłości. No serio? Ona ma w ogóle kolegę Grincha? Nie mam pytań. Że co? Kolega Grinch przyszedł i ukradł prezenty. Skąd on w ogóle wie, że Lara Croft i dlaczego? No ale to, co ona mówi, to jest z muzyką? Tak. To dlatego nic nie słychać. Nie wiem, czy ta muzyka tutaj w grze nie jest prawa jakieś. Wiesz? Mam nadzieję, żeby nie było za, wiesz, za... No, zablokowane na cały świat. Boże, się napij. No piję kolawkę. Tam przez... Aha, kupiłaś jednak. No przecież byliśmy w Żabce. Ej, a tutaj te... Czekaj, a buciki jakieś. Te jej? Takie tutaj jakieś czekoladki? Jakie buciki? No koło łóżka stoją buciki i prezenty w nich, widziałem? A ty głośniej się daj, bo nie wytrzymam zaraz. Mikrofon do mordy. No mam głośno przecież. W bucikach ma coś? No. Ale nie da się. A przy łóżku. Nie. Curtis i Winston, tak? Są prezenty, hello. Jest kominek w razie W ma napalone. Wyszłam to na prawo, idę. Aha, nic się nie da. O, idziesz. A do tej okna jej się nie da wskoczyć? Na całej posesji są prezenty, więc wiesz co będzie, szukanie, kluczenie, w ogóle, znaczy prezenty, dwa powinny być, tak? Ciemno jest, no, jest trochę, nie uważasz? Dobrze, ciemno. Boże, przepraszam, mnie już tą czkawkę nie umieję w ogóle. Na dole jest tam dźwignia, żeby co widzę. Ja po górze chodzę po pokojach, tak, co ty? Z góry widzę, bo... O, tu jest jakaś kratka zamknięta. Zestrzelić się jej nie da. Okej. Okay. Aha, bo my mamy pistolety normalnie. Mhm. Lara Underworld. Już jak numer 2. Lubię ten strój. Ja właśnie w takim ostatnio biegłem, jak mu do wyboru. To w Esmeraldzie było? Czy tak. Gdzie? No to właśnie w tym. Takim. Lubię go, fajny.
Nie wiem, plumka coś, mam nadzieję, że nie się nie przysta. Nie wiem, no, zobaczymy. Coś cisza może, ale... To zapisz, to nic tu więcej nie ma chyba, co? Myślę, że głównym tutaj punktem zaczepienia to jest ta kratka, która jest zamknięta, więc... Te drzwi się nie otwierają. A tam jest jakiś piedestał i coś tam na nim jest. Tam co, że jak niby z żerandolami można by było, wiesz, gdzie nad drzwiami. Dobra. Dlaczego tak się dzieje? Coś jest nie tak. Mówiłam ci, że mi komp zgłaśnia i ścisza, to powiedziałeś, że jest to niemożliwe. Jestem w tym pokoju, co w ostatnim kastomie Lali było. Tak, jestem tutaj, tylko że jeszcze nie u góry dzielali, tylko ta choinka tutaj, nie? Ja te szafeczki takie małe. Każdą szufladkę, bo nie wiadomo. Właśnie, ale w ogóle Lara ma jakieś takie pyski inne, widziałaś? Niech se ma dziewczyna. Ma taki... taka uroda troszeczkę jakby jakaś indyjska, nie wiem. No, czasem jest tak właśnie robione. Jak nowa Lara. Bardzo. 2013. Na renderach taka była jakaś, jakby chuj wie skąd. Dobra. No nie wiem, co ta Lali coś ma tutaj? Kominek z tyłu wygląda, jakby miał się otworzyć, tak? A zegar coś? Mi się wydaje tylko. Było tak rozpikselowane z zdjęcie. Do Meli i Richarda. Richard James Croft. W ogóle ta biblioteczka z Expo, że wygląda było podświetlana od tyłu, nie? Mhm. Fajnie to wygląda. Dobra. Idę stąd, bo tu też nic nie da, obstałem, że tam dźwignię trzeba zrobić. A tu... aha. Tak, bo tu już... A w to okno da się wskoczyć? Raczej mi się nie wydaje. Dobra, no to co, idziemy gdzieś na dół, mówisz, tak? No. Tam jak są okna u góry no, zawsze. A żerandola co? To właśnie tam jest tam dźwignia po prawej stronie od drzwi wyjściowych. Idę od razu ją zrobić. Może coś się nie zdarzy. Nie widzę. Może ale ją się robi z góry czy z dołu? Z dołu normalnie. Aha, dobra, okej. Okay. No to chciałeś żerandol, to idziemy. Czy nie? To może jeszcze... Dobra, chodźmy na ten żerandol, zanim pójdziemy zwiedzać resztę. Chodź, bo tam coś leży, może coś... Aha. Okay. Jak ma tą linę? Mam przez barierkę wyskoczyć. Nie dobrze mi już jest. Mam dość już tego. A to tak mnie czepie ta czkawka, że... Napij się. Piję. Gorsza. Ta lina tutaj tak zadziałała, że aż nie mam pytań. Myślę, że działa. Tak, na pewno. Nie działa ta lina. Ale w jakim sensie ona nie działa, nie rozumiem. No, że ona nie doskakuje. Bo ona tak w powietrzu nagle jakby ściana była, wiesz? Wiesz jak? Nie złapała się. No to trika trzeba zrobić i... Robię, ale nawet to nie działa. O, wydupiło mnie. Bo to musisz zloadować i raz ten sprint nacisnąć i ona wtedy tak... Dobra, nóżki podkurcza, to teraz powinno być. Ale ona mi tak bardziej wyżej nie tak niż do przodu. Nie ogarniam tego. Co tam leży w ogóle? Co tam jest? Klucz. Ja tam się nie dostanę po to. Czemu? No bo ona ma jakiś problem. Nic nie ma. Zaliczyć zawsze na albo na je. No patrz, no nie, no nie ma takiej opcji. Aha, dobra. Że niby, a to jest klucz do wyjścia? Nie, nie, no nie. Nareszcie. Jak się nazywa? Basen czy kuchnia? Parkurki, czyli na... What the hell? Ale na tych żerandolach byłaś, wszystko połączałaś, te okna, tamte wnęki. Nie umiem tam skoczyć, bo one są piętro wyżej jakby. Bananem próbowałam, nie wbiłam się tam. No ale z tych lin, nie? Z liny? Tam aż? Czy to nie widzi? No, z żerandola, przecież są po bokach żerandola i ona może da się doskoczyć, czy nie? No dobra, no to idę, czekaj, spróbujemy. No, wiesz, tak, że tu jesteśmy, to chciałem... No, i to obadać. No. Nie, jeszcze raz się wyłączasz.
które tam coś leżało, nie widać. Pytanie, czy na żyrantol w ogóle można, wiesz, stanąć też w górę. Dobra, idziemy do kuchni, no i tyle. Ale czemu będziesz mówić? Bo chcę iść. O, dobra, dyrygujesz, on tam stoi. Z jakimś pomiotłem, no ale koniec z tym. O, tu coś jest. Na piedestalkę. Ciemno jest w tej chatynie. Bombonierkę dostałam. Lampki się świecą i wszystko jest ciemno wciąż. Przez te flary palić. Już ja jak to się zachowuje, nawet gorzej. Może to jest klucz tu do lodówki? Nie. A może tableczkę tu? Tableczkę biorę. Pasuje akurat to stwierdzenie. To jest klucz na zewnętrze? Można otworzyć? Można, ale to chyba nie od tej strony. Mhm. Też nie, no bo. Też drzwi nie otwiera. Ale czysto ma tutaj w ogóle, czysto i pusto. Jakby w ogóle świąt nie, bo co na żerzyć się chce? Co? Normalna kobieta. No, otworzyła te drzwi teraz. Jakie drzwi? Od drugiej strony, tak? No, koło Curtisa. Curtis w jej domu? No, przecież czeka na prezent, nie? Powiedział coś do mnie, ale nie wiem co. Coś tam lara? Może poczekaj. Idę do niego. Merry Christmas. Tak, ale jak on wygląda brzydki, nie chcę go. Czemu brzydki? No, zobacz tam jak pysk. No, przestań już. Merry Christmas, Lady Croft. On w ogóle trzyma na tacy klucz. Znaczy nie wiem, czy to jest twarz wzorowana na kimś i może tak być. Ale on tu nie jest Curtis, sorry. Co? Czemu nie jest Curtis? No, tak nie wygląda Curtis, sorry. No chyba jak wygląda. To jest za klucz. Front, aha, no ten, na zewnętrze. Ok. Ale i na basen jeszcze. Na basen i na basen. Ile przestaniesz tak robić? Nigdy. Okej. Okay. Lasuwa te ryby. Boże, tak. Proszę nie. Tak, bo już widać, że tak. Nie. Nie? Tutaj jakby miała złapać ją. Nie, bo to są takim jakby podwyższeniu. Ale może akurat którąś łapia. No właśnie. Boże, już naprawdę. No właśnie, chciałem powiedzieć. A, dobra, tylko mam nadzieję, że to nie czasówka, co? Chyba jeszcze w wodzie patrzę, co jest. Nie, to nie czasówka. Nic nie ma. Pociągłaś to? Dobra. Jak kratki są, ale... No, robisz ta dźwignia? Nie, ona sama w ogóle steruje, nie wiem. Co? Ona sobie sama steruje, co robi, co chce. Nie, ja to dźwignia na do tyłu odskakuje, pieprzona. Idziemy tam jeszcze zanim wychodzimy? Tak, tak, to co skrót się otworzył, nie? No gdzie jest sala gimnastyczna, przepraszam? Nie ma, bo są święta. No, okej. Okay. Ej, aha. Gdzie to było w ogóle? W tej takiej u góry, na środku gdzieś, tak? Jest wredna, Boże. Ale ona musi mieć zimno w domu, skoro chodzi w takim ubranku tu. No się już ubrana, dwór, żeby iść, tak? Okej. Okay. Sorry. Jakieś skakane do przodu, nie? O. Dolali, nie? Trochę mi się kojarzy w ogóle ta muzyczka, słuchajcie, nie wiem czy graliście, ale na przykład ja grałem To the Moon. To the Moon? To the Moon. Też mogłabyś zagrać w to, nie wiem. Nie wiem co to jakie. Why am I not surprised? Chyba to się zgasiło. Okej. Okay.
Kolejny klucz, hit. Tak? Freezer, no to idziemy do lodówki od razu. Tak? Mhm. Of course. Co, pobiegłam? Boże, jak ja biegam. Ale nie! Prawie się mi zabije w domu na hit. Czemu? No bo ja tak ją steruję właśnie. Przyjemnie coś, tutaj, tak. To świąteczne, jeszcze mogę biegać po tym domu, ale tak ogólnie to nie... No ja wiem, ale ja właśnie uwielbiałam zawsze. Ale tu nic nie ma. No, na pewno. Musi coś być. Dobra, jest, to widzę jednak. Na strychu nie ma. Może z powrotem na basen. Serio? O, jako to będzie takie? Mhm. No ten parkour, jak chcę zobaczyć, co to za parkour. Tam jest z powrotem, tak? Mhm. Taki Grinch. To on tam tak zrobił? Widocznie. Ale podpaliłem się, kuźwa, ale do wody wskoczyłem. Ale są tutaj te sekrety w końcu, czy nie? 70. Oni stoją i czekają na prezenty. Tak, no dla nas są prezenty po twoinku, ale my nie mamy dla nich. No, nam jak zwykle, nie? Mhm. Kawunia. Dobra, dźwignia mi pokazała co, może bramka naprzeciwko, tylko żeby to nie była czasówka. Klucz kolejny. Boże, taki jedynkowy, jak to wy. Safirki, takie był zawsze. Garden key. No to możemy iść na zewnętrze, uważam, w końcu. Tak? To już momenci. Ja zapisuję cały czas jak głupi w tej posiadłości. No ja też. To już taki nawyk. Czemu jak głupi? An old habit. Lepiej. Ostatnio właśnie też ten custom i Lara mruga, nie? Można zrobić, żeby Lara mrugała? Można. Dlaczego tak w tak niewielu customach ona mruga? No ale mi się wydaje, że ludzie, twórcy nie myślą o tym, żeby Lara mrugała. Ale to jest zajebiste. Front do ruki. Dobra, pytanie, gdzie chcemy iść? Na prawo, na lewo, bo to ma znaczenie teraz. Aha, ma znaczenie, ciekawe. No bo klucz trzeba użyć albo nie. Chodź do bałwanka najpierw. Klikniemy go, może coś się stanie. Jeżeli ma podjazd do chaty, chociaż tyle. Jest bałwanek, coś chce. Nie wiem, tutaj w tych górkach sobie pochodzę na razie. No to jak wyszliśmy z domu, to może chodźmy na prawo chociaż raz. To jak na prawo, to jest klucz. No, no to chodź. No ale ty mi kazałaś po górkach chodzić, one są na lewo. Będziemy parkoury robić. No ale patrzałaś tutaj tą fontannę. No już dopiero, ja już parkour robię, cicho. Już odcinek wrzucasz? Tam, aha, bo tam jest ten prezent ukryty, dobra. Tam, skoro tak zadecydowałaś się sama, no to... Wydałaś polecenie? No właśnie. Ja zaczyna mi gardło boleć. Co chwilę, co tydzień co mi przejdzie, to zaczyna z powrotem. Ja już mam dosyć też tego. Jakaś czasówka będzie. Cicha noc mi się włączyła na chwilę. Mhm. Nie wiem, czy to prawa, nie wiadomo. No dobra, ale... Nie będę wycierać wszystkich kasomów, bo jakieś prawa. W każdym razie. A jest ten Grinch, by bok w ogóle się podział. No, to będzie jakaś czasówka, się. Tak? Pewnie. No, bo to tak mi się wydaje. Cały właśnie haczyk właśnie na tym polegać chyba. Czekaj, no chodź sobie do tej kuchni, te drzwi otworzymy już przy okazji. Ale mam jeszcze flybya. Lara zrobi ten przeciąg, hachacie. Niech Marys nam tam gnoje. Jakiś taki teren. Momencik.
tylko tam jeszcze można na lewo iść, jak się te drzwi otworzyło. No to ja już jestem... Ta cicha noc, taka przyjemna dla ucha, powiem szczerze. To pianinko, nie? No, coś takiego... znanego, fajnego. Dobra, otwierając te drzwi, żeby przeciąg zrobić, wywieszyć chałupkę. Mhm. No nie mówię, że nie, oni nie będą mieli ciepło, skoro ja marznę. Już idziemy na ten parkour? Skierd. No idę właśnie, zobaczymy. To jest, w ogóle to jest rolka czy dźwignia? Co? To jest rolka czy dźwignia? To jest dźwignia. Dźwignia, ale czekaj, bo zaś jest cutscenka. Czemu? No przecież ja wiem, że do tego prezentu. Aha. No boję się, że to będzie na czas, także... No ale raczej nie żałówka, co? No nie wiadomo. Dobra, wchodzę po tych... schodkach. Te dźwignie są tak w połowie, powiedzmy, nie? No i wiedziałam, że to jest dupce już. Zaraz zbaguję z flarą i skończę. Mhm. Ona ma rolowane? Nie da się z shifta skoczyć, super. Wczycie? Mhm. Rolowane. Nie, ona nie ma. Po wczycie się nie da, czy? Zamknęło mi się przed ryjem. Nalela miłaś, czy nie? Tak, bo coś krzywo skoczyłam. Źle. Dobra, jeszcze raz. To zbiec, tak? Nie można się zatrzymać. No, lepiej by było. Dobra. O Jezu, nie umiem teraz już w ogóle tego zrobić. Stresuję. Bo dźwignia przeszkadza i zabiera kawałek, nie? Ale to z pędu. To jest głupie właśnie. Shifta chcę. To mi się przyda wtedy z tego shifta tu. Tak, z shifta. No, to jest źle. To jest inaczej. Kurde, ładnie tak zrobiłam i... Zrobię rozpęd, zdążę. No, można było troszeczkę sobie pozwolić na jakieś takie. Dobra, i to jest prezent dla kogo? Tutaj musimy pod kątem troszeczkę. Dla Kurtisa. No, znalazłaś prezent, super, że powiedziałaś. Nikt by się nie skapnął. Dobra. I teraz co? Ona powiedziała coś, że znalazła? Przez kuchnię wypadałoby przejść, bo najszybciej było na drugą stronę chyba. Może idziemy mu dać już ten prezent? Nie, no damy dwa na raz, nie? No jak jednemu damy, a drugi nie będzie miał, będzie stał się patrzył? Tak, ja dam Kurtisowi już. To jestem. Nawet nie powiedział nic, ciul. No, mówiłam ci. Bo to nie jest Kurtis, to ma inną twarz. To jest frajerzysz i no. Idę ten. Teraz na lewo, tak jakby do labiryntu. Mhm. Ale na labirynt zamknięty. Ale mamy klucz. No ale tu nie ma wejścia na klucz. No właśnie. Widzę teraz. Jaki mamy klucz? To mamy. Garden key. Może od drugiej strony tam była barierka. Znaczy bramka. Jak od drugiej strony? No tak jak się na parku. To była ściana. O nie. Aha, dobra. Że na parkur jeszcze raz, tak? No, nie było tam żadnej bramki takiej? Mi się wydawało, że jest z dwóch stron, ja widziałem. No, ale nie wiem, dobra. Gdzieś tu? Nie wiem, no wchodzę na ten parkour, ale kurde, nie widzę. Ale... A tam na końcu, nie? Na początku w sensie mi chodzi, nie było tam. No to nie wiem, dobra, no to idę, bo nie zwróciłam uwagi widocznie. Nie wiem, mi się wydaje, że tam było, ale czy to na klucz, coś było. Ważne. A w ogóle na ten dach, jakby można było wejść, czy skos wszędzie? Nie ma tu nic. No dobra, ale zanim dźwignia, to ten dach mnie interesuje. Tutaj. Teraz tutaj przejdę się, wiesz? Czy da się na ten dach wleźć z góry? A w ogóle tam, gdzie dźwignia, da się wejść wyżej na ten daszek, gdzie... Nie wiem, no idę zobaczyć, tak? Chyba, że w fontannie coś było, ja nie widziałem. Aha.
Garden key. A na dole jeszcze nie było jakichś drzwi pozamykanych w domu? No właśnie. Właśnie nie. Tutaj chcę wejść. Czy ona się tu w ogóle złapie? No wchodzi, ale... No na tym dachu można było pochodzić moim zdaniem. No już idę. Tam coś. Co? O, słyszałem coś. No młody ojczy. Przez... A tu ja nie rozkoczę, to dokładnie wyznacznie stąd, ale stąd to raczej też nic nie da. Do dupki. No idziemy na dom, tak? Skaczymy? Ale właśnie się nie da chyba. Czemu? No bo moim zdaniem tam dalej się nie da, skąd można by było doskoczyć, bo jest za daleko. A tutaj się nie doskoczy stąd, bo jest za daleko też. To co? No to ja nie wiem, co teraz. No, kiedy się dowiesz? No właśnie. Zawsze. Ech, taka robisz. Zawsze kula pyty. No co, święta, ja musisz być miła już raz. Fajnie. No kurde, no coś trzeba poszukać, no bo jak my tutaj? No tutaj trzeba iść. Będzie ta fontanna. Może da się na nią wskoczyć, a jednak nie umiałem wcześniej. To zobacz. Może wystarczy tam do tej kratki podejść i ona na przykład otworzy se. Może nie. No właśnie, nie sprawdziłaś tego, wiesz co? Nie ma, ewidentnie. No może jest dziurka niewidoczna. No to jak mam iść do garden? Hello? Są takie jakby... Czy ja tutaj? O, jest jakaś drobinka czy coś? To ja nie wiem gdzieś teraz. Garden to garden, zawsze tam był. Ale dziurka gdzie? Może nie ma i custom zbugowany i no, nie przeczytałeś. Pożal się Boże. Co my jeszcze mamy? Aha, ten garden key i Curtis prezent. No dałem mu, a ten żywopłot nie jest jakąś drabinką? Ale garden key... Czekajcie, jestem po cięciu, bo tam coś znalazł. No nie. Tak ma być? O Boże, a te tekstury tutaj są, I don't know. Ale nie wiem, jak ty to zrobiłeś. No, no skaczesz w tyłu. Ale skąd? W pierwszego łuku, na dole, na dach się złapie, ten skos taki. Ale musiałeś tam gdzie dźwignia? Nie. Masaka, nie wiem, o co ci chodzi. Nie wiem, jak mam to zrobić. No, pierwszy skos. No, jaki pierwszy skos? Boże, to są schodki, tak? No. No, no to jest pierwszy łuk u góry. No i? No to jest na bok, zawsze skos pochylni, gdzie są dachy. No jestem, to no i gdzie mam być? Na ogrodzeniu? No. A da się na ogrodzenie wskoczyć, czy pójdę? Wszędzie się tu da chodzić, tylko pytanie, czy ktoś tak chodzi, czy nie, bo nie. Wydaje mi się, że nie. Ale to może nam pomóc, bo widzę prezent. Może to nam pomóc w sprawdzeniu, gdzie jest dziurka na klucz, na przykład. A Grinch czemu jest teraz na dachu? Tak? No. A stał przecież, czekaj, idę zobaczyć, czy stoi też tam. Nie widzę Grinchów. Idę zobaczyć, czy na zewnątrz też stoi. Klucz się używa tutaj za tą zamkniętą kratą, którą mamy zamkniętą. Aha, no to musimy ją jakoś otworzyć w takim razie. Tak. Nie musi być coś na zewnątrz tam po prostu. Co na kastanie, bo nie. Nie, co ty? Na pewno jest jakaś dźwignia gdzieś, albo coś. Nie no, nie będę, w sensie nie chcę chyba tutaj, bo taką ciekawostkę mogę pokazać, że tak się dało, ale... Ale on nie. Tutaj też stoi na zewnątrz. Na dachu stoi. Są dźwignie i to będzie jakaś zagadka w ogóle z kolorami i trzeba będzie pionki suwać. Nie wiem, czy wylądować na samą górę, nie trzeba ich będzie, chyba tak. Masakra, no dobra, ale wczytam to, bo nie będę wylądować, nie chcę. Aha, czyli coś musimy zrobić. Trzeba iść tam, przed tą bramę i tam coś jest na pewno. Znaczy, nie wiadomo, gdzie klucz użyć. No. Ale że to mówisz, że klucz trzeba użyć gdzie? No, aha. No, no widzę te pionki, widzę. Nie zrobiłam, jestem kasą pod względem takiego czegoś, że może to łatwo zbadżyć.
Chyba, że to jest jedyny sposób, żeby przejść. No nie wiem, czy tak będzie robił, wiesz? Dobra, idę tam jeszcze na tą kamerę, zobaczycie, jest jakaś dźwignia na murach. Może tylko tego nie sprawdziłem i... I tyle, potem już się poddaję. No, ale on jest właśnie na dachu z tamtym grinchem, nie? Czemu? To ma znaczenie. Został na dachu? W ogóle on tutaj jest gdzieś. No, a w końcu co za tym prezentem? Nie ma tam jakiejś dźwigni? Jest dźwignia tam, gdzie... Gdzie? No, on tu jest znowu. Jest iPhone, jakaś czasówka, czy co, nie wiem. No, stoi on na dachu, przecież go widzę. No dobra, ale trzeba tam jakąś kratę otworzyć jakoś. Jak to zrobić? Nie wiem, patrzę na razie z góry sobie doobserwować, wiesz? Z góry mówisz? Zróbmy tak, tą flarę. No zobaczymy. Ale odbiła się ta flara, żeby... Już to przeleciałam dookoła. No. Głupie. Dobra, zbudowałem sobie na tyle, żeby być na górze. No, zobaczyć. Ja rozumiem. Żeby z góry popatrzeć, czy coś nie ma. No, ja jestem tu przy tej fontannie, nie? A w tej wodzie nie ma dźwigni, żeby ona po prostu... Na rybie też nic nie ma. Dobra, moim zdaniem trzeba to skontrolować gdzieś o źródła. Bo to jest niemożliwe. Jakby ja mogę to przejść tym naszym bugiem teraz. Nie, to jest bez sensu. Ale nie będziemy tak robić, bo nie widzimy rozwiązania. W ogóle jest. No, dużo go tu jest na dachach stoi, ten Grinch. Nie wiem, no w domu może trzeba coś zrobić. Nie poddajemy się tak szybko. No, gdzie nas jeszcze nie było? A tam... Jak się wchodzi, to na prawo. Do domu idę. Tam u góry, na prawo, gdzie do lali, tylko ten pierwszy pokój. No właśnie. Okno można pooglądać po bokach. Weźmy. Tutaj Tumbera znalazła. Okej. No ale weź mi tam. Będzie teraz otwarte. No dobra, proszę. Teraz jest otwarte, tak? Tak. Jako ciekawostkę pokażemy wam wcześniej baga, którego też odkryłem. Nagrywaliśmy kasę. Niechcący. No ale to nie była droga taka jak trzeba. Ja podejrzewam, że ten prezent i koniec, nie? Tak? Gry. No bo to... No jeden odcinek, nie? To nie jest czasówka. No co ty myślisz? To jest przyjemny świąteczny custom, a nie jakieś twoje. La 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 la. A czemu mi tak mówisz brzydko? Co, że mówię? No to długie. I tak dwa odcinki z tego. A co, ty chora? No jak? 40 minut. No i do wyjebania 15. Nie, bo tu jest stoper był zatrzymany. A ty kłamiesz. Dobra, co zrobię po swojemu, bo ty tak zrobię. Zobaczymy jak te pionki. Bo jak będzie mi 50 minut, nie ma to odcinku 25-minutowych robić. Tutaj ta szafka po co? Znaczy półka z książkami, hit. No ale ty nie musisz mówić im jak ma być. A ty mi też nie będziesz mówić, że nie mówię. Pićku już mi się skończyło. No to dobrze ci tak, starczy tej coli. O, dobra, bo jest ten cutscenka, okej, ten prezent, dobra. Pionki, ale czym się wywindowuje? Dźwigniami. Ale, a te podeściczki tutaj, no dobra. Teściczki, naśniczki. Dupliczki, syczki. No dobra, ale skąd mam wiedzieć jaki kolor? Muszę na tą drabinkę wchodzić i wiedzieć, to za każdym razem mi się nie chce chyba, tak? Muszę zrobić screena jak ten. A nie, to góry. Nie wiem, że to niebieskie, że to takie, a to srakie. Okej. Okay. Zaczynam od czerwonego bez pierwszy. Dobra, zaraz zobaczymy jak to tam wygląda. Dużo będzie tego na wybiórach. No, pewnie tak. A dźwignia do podnoszenia? No, te poboczne, kolorowe takie, nie? A te białe takie płytki to raczej są podesty, tak sądzę. Tak, no na pewno. No i teraz pytanie, czy ja dobrze ten czerwony... Nie, stój, bo ja będę na darmo ciągnąć, to szczęsne. A nie mogę w sumie na górze tego też ciągnąć, jak to wywinduje? No, czemu nie? Czekaj, tym niebieską dźwignią sprawdzę, czy można. No, pojechało mi to na górę.
I czy ja po tym dachu jestem w stanie manewrować, żeby to po prostu przesunąć? No jestem, no to po co? Ja nie muszę po dole tego ściągnąć. Nie, spoko. Czerwony jest na samym dole. Pierwszym. No dobra. Pójdzie niebieski, tam pójdzie zielony. No, może być. Mhm. Szkoda, że nie robię tak jak Another Winter Castle, co tak szybko ciągała i pchała, nie? No, to było spoko. Ale potem można chodzić po tej kratce na dachu? Nie wiem. Zaś nie było, że ja coś spadnę czy coś. Nie, spoko. No Boże. Winston będzie miał... Co? Czerwony prezent. Spakowała mi się. No, jest ciul. Nie będzie mi suwać już. Aha. No to sobie wymyślasz po swojem. Ja pierdziu, no przecież to jest śmiech. Dobra. Dobra. Co wymyśliłeś, że nie musisz? No ale dlaczego nie bierze, nie ciągnie? No ja nie chcę. Ja nie chcę, no mnie interesuje, bierze koniec. Mhm. Ale to jest z tym ciastka w tym czasie. Jakie ciastka, w jakim czasie? No, w czasie ściągania. Nie mam picia, kurde. Wyjdź. Nie ma z tym ściągania, jeszcze będę szła pić, ja? Boże, no jak ty tak żłopiesz szybko, no to co? No ale... Ojej. No ale M, no ale M. O kurde, niebieski. Aha, tutaj nie. Czyli czerwony, zielony, niebieski. Jaki tam jest jeszcze? Żółty, czy jaki tam jest? Nie wiem, bo teraz... Niebieski, czerwony, żółty zielony. Jest. Aha, no to żółty też na samym końcu na dole pewnie. Ale żółty to jest który żółty? To na końcu, tak? No nie widzę innego, jest zielony, to więc nie wiem jak można pomylić. Dla mnie ten żółty i tamten zielony to jest to samo. No bo masz kolory jakieś podupione. A może ty? Za dużo. W sensie za długi teren, tu za duży. Nie, nie narzekaj. Powinno być tak, że jak ciągniesz to wolniej, ale jak pchasz to szybciej. Jak tam chcesz, no ja nie wiem jak to masz. No nie się nie dowiesz. No właśnie. A może? A długo jeszcze mam to ciągnąć? Już mam nie dosyć. Wiadomo. Jak nie wiadomo, nie rozumiem. Co ty dupcy z tym? Ja mam już dwa. No pewnie, chyba chora jesteś. Bo co, bo ja miałem baga, a ty wykorzystałaś przewagę czasową. Co zrobiłam? Wykorzystałaś mnie. Wykorzystałaś mnie, potem mówisz, że nie wiesz, hit. To jest ta płytka jeżdżąca, to tutaj, co stoi, czy... Teraz nie wiem za bardzo. Nie ma jeżdżącego nic. Pojechał. Super. Pojechali. Pojechali. No Boże. Freestyla. Popieprzona taka zagadka, ani trudna, ani żadna. Makafon. Jakie makafon? Też byś chory jesteś. Raka makafon, no jak? Łaka makafon. Nie wiadomo, czy sekrety były hit. Ale... Nie musisz być taka wredna, wiesz? Że opisu nie Jezu, zrobiłaś? Skończy się to. To jeszcze ja muszę. Może gdzie jadę z tym klockiem? No boż. No dobrze, jeszcze. Jezu. Mi został zielony.
tak usuwa, to aż mocno. Okej. Okay. Ciekawe, czy Grinch coś powie na koniec. Trzeba będzie, jak drugi prezent będziemy wkładać, trzeba muzę na full dać, żeby co było słychać, jak będą na gadać pewno, potem. Na pewno, wyciszyli wszystko. Masz na górze wszystkie już? Nie. Ostatni daję na górę. Który? Żółty. Tam na dole. Idę ten, teraz na drabinkę i sobie tam przesunę. No właśnie chciałem tak zrobić. Mhm. To po całej długości przesunę niebieski z czerwony w nie, sensie. Nie, nie, to ja tak mam, że już mam poustawiane. Ale idę. No nie dało się, bo się zabloczyła i po prostu nie łapała. Teraz muszę każdy pociągnąć o jeden do tyłu jeszcze, bo mam wszystkie na górze już. Okej. Okay. Może to zapiszę lepiej, bo to nigdy nie wiadomo. No, ty sobie zapisz. A ty? Hit. Zapisz sobie tam. Zakoduj. O Boże, jaka animacja poszarpana. No dobra, ale... aha. Myślę, że się nic nie zrobiło. Spać. Oh no, she found the present. Kisne. Powiedział? No. Ciężko było nie znaleźć, hello. No nie będzie za mnie szydzić, tak? Dobra, zapisz to. Jak się tutaj bakuje coś? Ja nie wiem, co ty masz porobione. Dobra, idę dać Curtisowy, a z Winstonowym poczekam. Found the present. On tam na tym dachu. On jest w trzech miejscach. Powiedział, że jest found chyba. Taki też niepoważny. Ja to tak słuchasz właśnie. A ty jak słuchasz? Nie można źle słuchać, nie rozumiem, brzmi. Proszę. Super, pobiegłem, że po prostu aż wszystko źle. Dobra, czekam tutaj. No albo co czekasz? Żebyśmy cutscenkę razem przeżywali, a nie... Przeżywali? No. Komentowali czy coś, a nie... Ja muszę dać głośniej to. Na ile dajesz? Daję głośno. Zapisuję i daję szybko już. Cicho będą gadać. Robi, no. Aha, a dobra, no. I co? Aha. No to dziękuję, nie, frajerzy. Zmogowa boli od tego kręcenia kamery. A ten Grinch, pokażcie mi go. No właśnie nie wiem, którego pokażę, bo ich pełno tam było, z tego co widziałam. Ten prawdziwy, nie? Ale on cały czas tam stał i tak gadał. No na złość chciał zrobić, bo świąt nie lubi kisne. See you next time, jakoś nie ma innych części. See you next year. To jest to samo chyba, tak? Aha. Nie podobało mi się, totalnie mi się nie podobał. Głupie teksty, melodyjki popowe, nie podoba mi się. Jakie melodyjki popowe? Ty w ogóle nie znasz nic. Dobra, tak serio. Taki chory. Pomysł fajny. No. Ale wykonanie gorsze, w sensie no, taki... no... Znaczy, no nie mogę powiedzieć, że to było nie wiadomo co, jakieś te, no takie posiadłościowe, chodzisz, zbierasz, wracasz, no i tyle, nie? Ale no, zabrakło mi tutaj takiego polotu i czegoś... Dla mnie takie... No taki terapii. Fajny jednoodcinkowy custom z Grinchem, no i no, ale tyle, tak mam oceniać na 4-5. A, ja nie oceniam. No. Taki ten był sobie, no i tyle. Taki sobie był, żeby święta były. No, cześć. Dziękujemy, pa, wesołych i zapraszam na następne jeszcze kastomanie. Mhm.